Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Jak widzicie, mamy wschodnią obwodnicę Warszawy, węzeł Warszawa Wschód i trasę S17, która będzie oczywiście w przyszłości biec dalej bezpośrednio do północnej obwodnicy Warszawy. Co warto podkreślić, ten film na temat tej inwestycji już był jakiś czas temu, nawet w tym miesiącu, ale zwróćcie uwagę, że teraz jakby samochody już nie jeżdżą objazdami, jakby w tunelu jeździły samochody, o właśnie teraz wyjeżdżają i wjeżdża nawet, a mało tego, po całym węźle poruszają się już pojazdy. Jak to wygląda i jak to jest możliwe, o tym już Wam mówię, ponieważ dostałem też oficjalną informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat zaawansowania prac budowlanych aktualnie na tym węźle i na tym odcinku. A więc, informujemy, iż nadal są prowadzone prace wykończeniowe przez wykonawcę. W miniony weekend rozpoczęło się odśnieżanie i odladzanie wyłączonych z ruchu części węzła Lubelska oraz odcinka S17 pomiędzy węzłami Lubelska i Warszawa Wschód. 20 grudnia rozpoczęliśmy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na S17 Warszawa Wschód zakręt Lubelska. Kierowcy przejdą nowym przebiegiem DK92 na poziomie minus 1. W środę 21 grudnia oddana została do ruchu jezdnia S17 do relacji Warszawa-Lublin oraz Mińsk-Mazowiecki-Lublin. Natomiast w czwartek 22 grudnia została udostępniona, czyli dzisiaj, jezdnia S17 w kierunku Lublin-Warszawa, czyli od Lublina do Warszawy, oraz dwa pasy na łącznicy węzła Lubelska z S2 POW od Warszawy w stronę Lublina. Udostępnienie do ruchu trasy nie oznacza zakończenia wszystkich robót budowlanych. Wykonawca będzie jeszcze prowadził pozostałe do realizacji prace, czyli oczywiście to nie jest tak, że już się zakończyła budowa. To jeszcze chwilę potrwa. I najlepszym tego przykładem jest sam wiadukt, którego teraz nie widzicie, bo teraz widzicie pozostały tutaj dojazd, jak to też wygląda. I ogólnie też Wam trochę opowiem, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o tutaj o zjazdy. Oczywiście wiadomo, w teorii można było teraz jechać prosto tą drogą. Tak naprawdę jest jeszcze obok trasa, którą to można zrobić też szybciej. Przynajmniej w teorii, jeśli nie ma korków. Ale co jest chyba najważniejsze, to jest to, iż ten węzeł został w końcu oddany do użytku. Warto zaznaczyć tutaj, że skrywa on parę swoich ciekawostek, o których możecie nie wiedzieć na pierwszy rzut oka. To, że jest to bardzo mała inwestycja za bardzo dużą kwotę, no to chyba wszyscy wiemy, tak? Bo wartość całego projektu to jest 224 miliony złotych, a długość tej inwestycji to jest raptem 2,5 km trochę ponad. Ale spokojnie, inwestycja prawie ponad połowicznie jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, bo dofinansowana jest 123 miliony złotych. Co warto podkreślić, jak widzicie, przystanki autobusowe, tymczasowe, które się tutaj znajdowały, już aktualnie nie funkcjonują, są tylko i wyłącznie nowe, już docelowe, jeszcze są wprowadzane, nie ma wiatru oczywiście przy ławek i tak dalej. Tu po lewej stronie macie taki nietypowy przystanek, bo z tego przystanku jest bezpośredni zjazd z boku w ulicę, co faktycznie jest dużym zaletą, jeżeli chodzi o autobusy, i jest to wjazd bezpośrednio w ulicę Błękitną, dzięki czemu autobusy podmiejskie będą mogły tam szybciej wjeżdżać na trasę. Podobnie jest też drugą stronę wjazd z ulicy Błękitnej dla autobusów, ale o tym za chwilę powiem, jak będziecie to widzieć. Po prawej stronie nowy przystanek autobusowy, przejazd tunelem to jest coś, co oczywiście pewnie wszyscy zaobserwowali, bo trudnego nie zauważyć. Jak słusznie chyba zauważyliście w komentarzach, tunel jest w teorii, albo aż, tylko jednopasmowy. Zwróćcie też uwagę, że mimo wszystko GATK chce, aby większość kierowców nie jechała tunelem, tylko aby jechali w prawo do węzła i dalej bezpośrednio autostradą. To jest główne założenie, aby jeździć szybkimi trasami. To, że ruch i tak będzie w tej relacji dosyć duży, to jest dlatego został tutaj wprowadzony ten tunel, ale nie jest planowane, aby faktycznie tędy wszyscy jeździli. Tak to jeszcze wyglądało mniej więcej 2 tygodnie temu. Jak widzicie, po prawej stronie jest całkowity ruch poprowadzony objazdami, kiedy jeszcze węzeł i cała trasa nie była oddana do użytku. A tutaj, jak widzicie, tunel tak wyglądał na dole, to dronem faktycznie przeleciałem się, więc możecie mniej więcej zepsować. Wtedy też był śnieg, tak? Teraz oczywiście już wszystko topnieje. Właściwie śniegu już nie ma, więc no to takie najważniejsze zmiany, które się pozmieniały. Co warto jeszcze zaznaczyć,
to jest to, iż tak jak teraz leciliśmy, to mogliście zaobserwować, iż były trzy wiadukty bezpośrednio nad tunelem. Dwa wiadukty to był jezdnie, które są rondem pod całym węzłem, a właściwie w całym węźle, a trzeci wiadukt, który był po środku, to był wiadukt pieszo-rowerowy. Po nim jest dostępność do wszystkich krawędzi i wszystkich wyjść spod węzła. W skrócie, pod węzłem jest szereg tuneli pieszo-rowerowych, dzięki którym pieszy i rowerzysta mogą dostać się na każdy z krańców, a właściwie boków węzła, bez większych utrudnień w ruchu, bo nie muszą faktycznie przechodzić ani przez przejście, tylko i wyłącznie przejściami podziemnymi. Nie ma wind, tak jak to już podkreśliliście w komentarzach, nie ma wind, ja to powiedziałem, że nie ma wind, dzięki czemu nie ma co się zepsuć, a są tylko i wyłącznie pochylnie. Natomiast w tym miejscu, jak widzicie, jest tu zaplanowana zawrotka w tym miejscu, aby z wiaduktu zjechać i nie w kierunku Warszawy nie przejeżdżać przez rondo, jak będzie się zjeżdżać z jazdu, ponieważ dalej trasa będzie dużo później realizowana, więc wyglądałoby to podobnie jak na starym węźle Warszawa Płaska. Nie jest to aktualnie oddane do użytku, ponieważ sam wiadukt jeszcze nie ma wszystkich pozwoleń, tak jak było powiedziane wcześniej, wykonawca jeszcze tutaj prowadzi pracę i zanim to faktycznie zostanie zrealizowane, iż przejazd górą będzie udostępniony, to chwilę poczekamy, więc na spokojnie. Nie ma co tutaj się na razie spieszyć. Jest wiadukt, ale to tam kiedyś z niego się skorzysta, tak niestety w większości tych inwestycji jest. Sam węzeł jest oczywiście przewidziany do dalszej części wschodniej obwodnicy Warszawy, która będzie, właśnie jak powiedziałem wcześniej, prowadzić o wiele dalej niż teraz. Będzie przecinać całą Wesołą, jechać bezpośrednio przez Ząbki i kończyć się na tutaj bezpośrednio trasie. No dalej. Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920, czyli trasy S8. Tam ma się połączyć z nowym węzłem niedaleko Zielonej Białęki, niedaleko węzła Marki i to jest planowane. Kiedy to się stanie, tego nie wie nikt. Jak to będzie wyglądać? Mniej więcej projekty są znane, tak jak powiedziałem też wcześniej w poprzednim materiale, zamierzam zrobić na ten temat materiał. Ale najpierw, zanim to się stanie, będzie podsumowanie tej inwestycji z moich relacji, i wtedy też powiem wam, jak to jest planowane, bo napisałem już jakiś czas temu, chyba wczoraj mniej więcej, pismo właśnie ponowne, kolejne, a propos tych informacji i zobaczymy, co mi odpowiedzą. Na jakim stopniu zaawansowania jest aktualnie tamten odcinek wschodniej obwodnicy Warszawy? Bo nie ukrywajmy, to co właśnie powstało, to jest ogryzek. Nie jest to wschodnia obwodnica Warszawy. To był na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Tu jest ta droga druga, która w teorii jest oddana do użytku, ale w praktyce nie widziałem żadnego ruchu na niej. I na OSM jest zamknięta, więc do państwa jest pytanie, czy jest otwarta. Cześć!